Normalnie zacząłbym od szałasu, ale rozpaliłem ogień, bo muszę ugotować swoją bulwę taro. Zrobię prosty szałas jednospadowy. Łatwa, szybka robótka. Niczego więcej nie trzeba, bym mógł się porządnie wyspać. Ognisko nieźle się pali, więc upiekę bulwę w dołku, który przysypię żarem. Dzięki temu obiad mi się nie spali. Kiedy skończę szałas, taro zakopane tuż pod ogniskiem, powinno być już ładnie upieczone. Będzie w sam raz. Są ogromne. Nacinam haczyk i wieszam. 5 minut pracy i mam szałas 2 metry na metr. Duża oszczędność czasu. Sprawdzę, czy bulwa się upiekła. Parzy. Wydaje się miękka. Wow. Tego jeszcze nie próbowałem. Ale fajnie. Smakuje jak ziemniak. Przydałaby się fasolka. Coś wspaniałego. Jak pięknie się upiekła jest. Miękka, parująca.